15 w czasie, kiedy zanikło zapotrzebowanie na tej klasie samolotu transportowo-pasażerskim. Szkoda. Proszę Państwa, ale prezentuje się niezwykle okazale na pokazach. Udało się trochę z kontraktu sprzedać. Stanki latają w Nepalu, latają na Wenezueli. Indonezja była zainteresowana. No i niestety tutaj troszkę się nie udało, bo się po prostu troszkę skomplikowały względy biznesowe między nami a Amerykanami. No, tak się tutaj zdarza. Skytrak miał być elementem budżetu na 16. No i niestety lata płyną. Proszę Skytrak, jak widzicie Państwo, wcale nie jest gorszy od Panela Doniera, ale trzeba pamiętać inny czas, inne silniki. Następne zabezpieczanie samolotu, między innymi trzeba stery, aby nie było niepotrzebnego rzucania sterami przez wiatr. Proszę Państwa, to jest dokładny wiatr. Skytrak ma duże wrażenie na widzach, specjalistach ulotu sprawozdawczego, z tymi osobistymi manewrowymi. Powtarzam, gdyby nie ten pewien pech, jakim jest, no to nie koniec jednej wojny, proszę Państwa, to ten samolot się zdarzył. Nie ma w tej chwili zapotrzebowania na świecie. Czy panie Szynie Nagański, Państwo to tłumaczył, nie chcę się niepotrzebnie powtarzać. Skytrak dostał silniki amerykańskie. Silniki o wiele bardziej wydajne i oszczędniejsze od radzieckich T-10. Żeby było śmieszniej i ciekawiej, proszę Państwa, minimalna prędkość, proszę zwrócić uwagę na wypuszczonej mechanizacji skrzydeł. Widzicie Państwo? To samo, co przy... To jest też samolot klasy Stormy. Żeby jeszcze było bardziej skomplikowanie, to my dostaliśmy właściwie prototyp silnika do Rzeszowa, do prac, opracowania. Trzeba było też silnik dla NR-28 w Polsce robić. Wiadomo było po zakończeniu zimnej wojny, że w pierwotnej postaci samolot silnikami na pewno się nie będzie skupiało na zawodzie. Chodzi na to, że wszyscy umieją liczyć i każda godzina lotu też kosztuje. No i dlatego postanowiono zamienić na ten, na wydajny, na ten zachodni produkcji. No ale nie ma... Ten egzemplarz praktycznie wleciał kilka razy w ulicy. Był praktycznie wszędzie, gdzie był chcieliśmy reklamować ten samolot. Na lotę samolotu. Doczekał się do skutki, proszę Państwa, jeżeli mogę użyć tego określenia. W jego roku jest zupełnie inne barwy. Teraz ładnie się prezentuje. Nad wdrożeniem do produkcji AN-28 między innymi dyskutowano na temat podwozia tego samolotu. Myślano o chowaniu podwozia w tej maszynie, aby zapewnić niższe zasilanie na przez niższe jej obory. Okazało się, że to jest nieopłacalne.